transmisja obraz. Mikrofon już też jest. Dzień dobry, 11.30. Witam na otwarciu przetargu pod nazwą Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego. Jeszcze raz witam wszystkich w nowych warunkach przed ekranami. Podaję najpierw kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Jest to 500 tysięcy złotych brutto. Do godziny 11, czyli do momentu składania ofert, wpłynęły 4 oferty. Wszystkie są w stanie nienaruszonym. Będziemy każdą pojedynczo otwierali i będziemy odczytywać nazwę wykonawcy, cenę i termin gwarancji. Więc przekazuję dla koleżanki. Przystępujemy do otwarcia. Oferta numer 1 złożona przez firmę UB Szałata, spółka ZO, ulica Niegolewskich 10/7, 60232 Poznań. Cena brutto 1 082 400 zł. 36 miesięcy gwarancji. Oferta numer 2 złożona przez konsorcjum firm Tombut Paweł Jeziorski Jagielnik 10A66300 Międzyrzecz i Tombut BIS Tomasz Jeziorski 66300 Międzyrzecz i Jagielnik 10A. Cena brutto 860 tysięcy i 36 miesięcy gwarancji. Oferta numer 3 złożona przez Renago Grzegorz Szkubiel, osiedle Łużyckie 44F/1, 66200 Świebodzin. Cena brutto 834 tysiące, 105 zł, 23 grosze i 36 miesięcy gwarancji. Oferta numer 4 złożona przez Solid Andrzej Kłysz, 66200 Świebodzin, ulica Partyzancka 4/2. Cena brutto 874 tysiące, 101 zł, 1 grosz i 36 miesięcy gwarancji. To wszystkie oferty. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. To wszystkie informacje. O pozostałych informacjach będziemy informować na stronie mailowej i na stronie BIP-u powiatu świebodzińskiego. Dziękuję bardzo.